Jesteśmy przygotowani, już od kilku miesięcy nasze przygotowania tutaj trwają, mamy bogatą ofertę, zresztą jak co roku, jest mnóstwo warsztatów artystycznych, są wycieczki, wyjścia, są spotkania z różnymi ciekawymi ludźmi, więc myślę, że ta nasza oferta jest bardzo bogata, każdy znajdzie coś dla siebie. To, jak będzie wyglądał taki dzień półkolonisty w Opolskim MDK? Rozpoczynamy każdego poniedziałku. W każdym poniedziałek tutaj spotykamy się w Młodzieżowym Domu Kultury. Są projekcje filmowe, będą warsztaty artystyczne z różnych technik, bo mamy i ceramikę, i warsztaty plastyczne, i muzyczne, i taneczne, i warsztaty magii i czarowania. Poza tym dzieci będą mogły uczestniczyć również w wyjściach do ciekawych miejsc, tutaj w mieście naszym Opolskim. Czyli do Muzeum Polskiej Piosenki, do Muzeum Śląska Opolskiego. Tam mamy zaplanowane zwiedzanie kamienicy czynszowej, mamy zaplanowane zwiedzanie Zamku Górnego, również wyjście na dozo i na basen, bo dzieci czekają na tą atrakcję basenową wodną, gdzie tutaj mogą się wyszaleć i, i, i schłodzić. Poza tym mamy też wycieczki wyjazdowe. Jak co roku staramy się dosyć atrakcyjnie zapewnić i zaplanować te wycieczki. Więc mamy wyjazd do Wrocławia, do Afrykarium, do Hydropolis do Wrocławia, mamy wyjazd do Gliwic, do Muzeum Światła i Koloru, mamy też wyjazd do Bierkowic tutaj bliziutko, mamy również wyjazd do Katowic, do Centrum Kultury i Zabawy Bajka Pana Kleksa, mamy również zwiedzanie kopalni w Złotym Stoku, dużo, dużo atrakcji. I oczywiście przygotowanie i na pogodę, i na niepogodę, chociaż dzieciom oczywiście niepogody nie życzymy. Oczywiście w razie niepogody mamy plan B. Zawsze tutaj kierownik półkolonii ma plan B, więc tutaj zawsze znajdziemy coś ciekawego dla, dla dzieci. Poza tym tutaj w, na, w naszym parku MDK wystarczy tylko spojrzeć na plac zabaw. Będzie tutaj jeszcze też dmuchaniec, gdzie też dzieci będą mogły wykorzystać swoją energię i swoją radość tutaj na tym placu. Ale to tylko część atrakcji, ponieważ skupiłam się na Młodzieżowym Domu Kultury Przystrzelców Bytomskich. Natomiast jeszcze organizujemy półkolonie dla dzieci na skautów opolskich filii numer 1. Tam też będą dwa turnusy i dwa turnusy dla dzieci z Ukrainy. I jeszcze mamy propozycję dla dzieci z niepełnosprawnościami, która ta propozycja będzie się odbywała na Alei Przyjaźni w filii numer 3. I na koniec zapytam, co dzieci zatem mają zapewnione oprócz tych atrakcji, o których pani mówiła. Oczywiście mamy drugie śniadanie w postaci dietetycznej kanapeczki, w postaci soczku, musu bądź owoca, jest dwudaniowy obiad, dzieci również na koniec każdego turnusu dostają upominki od nas, żeby miło wspominały te zajęcia i ten czas, który spędziły tutaj. Poza tym nauczyciele, nasi profesjonalni specjaliści również prowadzą dla nich warsztaty i oczywiście dbają o. Ich bezpieczeństwo i o dobrą zabawę. Czy są zatem jeszcze miejsca dla tych, którzy chcieliby w ostatniej chwili dołączyć do tego grona? No, zawsze z miejscami jest u nas tutaj ciężko wygospodarować te miejsca, ale wiem, że jeszcze w turnusach sierpniowych pojedyncze miejsca mogą się znaleźć. Dlatego jeżeli ktoś ma jeszcze ochotę albo ma ten czas niezagospodarowany dla dziecka, zapraszamy.